Trudno inaczej. Impresja poświęcona autorce powieści pod takimże tytułem Pannie Al-Św. Urodziłam się z ojca i matki w cichej sypialni. Fakt, jak państwo widzicie, nierzadki. Trudno banalniej. Jak odbywa się to przejście łzawe, każdy odgadnie. Pan Żeromski opisał tę sprawę bardzo dokładnie. Zrazu jełam oddychać forsownie, mą piersią własną, choć zdziwiona byłam niewymownie, skąd jest tak jasno. Jakaś pani wołała na drugą, dawajże sznurka, oglądała mnie potem dość długo i rzekła, córka. Miałam cienkie rączyny i nóżki, ciałku różowe, zawinięto mnie mocno w pieluszki pod samą głowę. Co chwileczkę potrzeba je było zmieniać na inne, ale znowu to samo robiło dziecię niewinne. Wyciągałam rączęta do góry, gdy chciałam piersi. Dawniej ludzie mniej mieli kultury, lecz byli szczersi. Rosłam sobie powoli i skromnie, po centymetrze. Psułam wszystko, co było koło mnie, nawet powietrze. Darłam się, jak licho opętane. Oto i wszystko. Kto by myślał, że kiedyś zostanę? Taką artystką.